Bardzo długa Ewangelia dzisiaj, żeby nie było za długo, to powiem o tej końcówce tylko. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. Czemu ten duch, akurat tutaj zły duch, musi szuka sobie jakiegoś miejsca, żeby mógł zamieszkać? Bo taka jest natura duchów. I tych dobrych, i tych złych, że one jakby same sobie nie mogą żyć. Tak to trochę kolokwialnie brzmi, ale zawsze szukają, gdzie by zamieszkać. Jak pamiętacie tego, co miał ten legion w Ewangelii, ten legion demonów, to go błagały Jezusa, żeby wyrzucił je w te tam stado tych świn. Chciały mieć jakieś mieszkanie. I to jest od strony negatywnej, nie? Ale od strony pozytywnej też. Że te nasze anioły, one chcą nas brać w posiadanie. Mamy tutaj przecież Michała Archanioła jako patrona. Byśmy szczególnie tutaj się być znawcami tego, jak działają te anioły na życie ludzkie. No i tak, ten zły duch nie znajduje spoczynku, bo został wyrzucony z jakiegoś człowieka. I co mówi? Wrócę do swego domu, skąd wyszedł. No i wraca. Tylko jeszcze nie wie, jaki będzie stan tego człowieka, z którego został wyrzucony. Przychodzi, zastaje go wyniecionym i przyozdobionym. Ciekawe, bo Jezus używa takich dwóch przymiotników. Taki wyczyszczony, tak, czyściutki ten człowiek jest, ale jeszcze dodatkowo przyozdobiony. I teraz spróbujemy to wyjaśnić trochę. Przynajmniej możemy się mylić, ale to jest taki człowiek trochę doskonały. Bo przynajmniej wydaje mi się, że jest doskonały. No ja już nie mam nic brudnego w sobie, tak? Bo jestem wymieciony. Ale jeszcze to przyozdobienie. To trochę tak brzmi, jak taka trochę pycha. Ja taki doskonały jestem. I co robi wtedy taki demon? Wraca gdzieś, widzi, że taka jest sytuacja, bierze 7 innych duchów złośliwszych niż on sam. Być może to słowo złośliwszych trzeba by powiedzieć przebieglejszych. Jeszcze bardziej cwanych, którym się udaje wchodzić w tego człowieka, któremu się wydaje, że on już taki jest, no, doskonały. Wchodzą, mieszkają tam i stan późniejszego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. Jaka może być z tego dla nas najprostsza nauka? Jezus przebywał z celnikami i grzesznikami. Oczywiście nie po to, żeby pochwalić grzech, grzeszne życie człowieka. Był z ludźmi po to, żeby ich wyzwalać, tak? Wyrzucał te złe duchy. To nie znaczy, że człowiek jak się nawraca, przestaje grzeszyć, nie przestaje być słaby. Jest słaby. Jesteśmy cały czas, jak trzeba świadomość swojej niedoskonałości, w której mieszka Bóg. Znaczy my jakby, no, ja jestem słaby, kruchy, ciągle jakby na granicy żyję, ale Bóg jest we mnie. On się mną nie brzydzi. On tak jak z tymi celnikami i grzesznikami, tak ze mną chce być. Grunt, żeby nie grzeszyć. Mamy na myśli przede wszystkim grzechy ciężkie. To wtedy taki stan ducha człowieka jest bezpieczny. Bo jest spokój. Człowiek jest jednocześnie świadomy swojej słabości, kruchości, czyli jestem pokorny, nie taki przyozdobiony właśnie. No i nie czuję się taki wypór taki wysterylizowany, taki wyczyszczony. Czuję, że cały czas gdzieś tam mogę upaść, ale ta cała moja słabość, ja jestem jednocześnie całą tą słabością jestem w Bogu, który jest ze mną, w tym jest, żeby mnie podtrzymywać, żebym wygrywał, żeby mnie przytulić, kiedy czuję się tak trochę
bezsilne i tak dalej. Tak, to jest wtedy dobrze. To jest wtedy dobrze. To wtedy do człowieka świadomego swojej słabości te złe duchy nie mają dostępu.